Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Na ostatnich lekcjach sobie mówiliśmy troszeczkę o przyspieszeniach. Właściwie wprowadziliśmy dopiero przyspieszenie, powiedzieliśmy co to jest. I dzisiaj się zajmiemy takim szczególnym przypadkiem, przypadkiem przyspieszenia w ruchu krzywoliniowym. Jak się nam kształtuje to przyspieszenie, kiedy ciało nam się nie porusza tak jak w najprostszej sytuacji po linii prostej, tylko po linii krzywej, w ruchu krzywoliniowym. Co możemy zauważyć, jeżeli chodzi o ruch krzywoliniowy, to fakt, że zmienia się prędkość. Spróbowałem tutaj to jak najwyraźniej narysować i zwróćmy na początek uwagę na te dwa wektory prędkości, które wrysowałem. Wektor prędkości V1 i wektor prędkości V2. One, przynajmniej z założenia mogły mi to na rysunku nie wyjść, ale one są równe co do wartości. Czyli wartość wektora V1 jest równa wartości wektora V2. I spróbuj teraz, słuchaczu, odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje tutaj zmiana prędkości, jeżeli wartości tych prędkości są równe. Oczywiście istnieje taka zmiana. Nie zmieniają się co prawda wartości tych prędkości, natomiast zmienia się ich kierunek. A jeżeli zmienia się ich kierunek, no to zmienia się pewna cecha wektora, a zatem wektor też się zmienia. A jeżeli zmienia się wektor prędkości, to pojawia się przyspieszenie. I teraz pytanie, tak naprawdę jakie to jest przyspieszenie, jeżeli ciało nam nie przyspiesza, ani nie spowalnia? Otóż to przyspieszenie nazywamy tak zwanym przyspieszeniem dośrodkowym lub przyspieszeniem normalnym. I często właśnie zastanawiające jest, no skąd to wynika, tak na dobrą sprawę. Za chwilę sobie powiemy, w jaki sposób się wyprowadza wzór na to przyspieszenie normalne. Natomiast istotne jest to, żebyś, drogi słuchaczu, zrozumiał właśnie, skąd wynika to, że się pojawia przyspieszenie. Nie ma co prawda zmiany wartości prędkości, ale zmienia się kierunek prędkości, więc prędkość się zmienia. A jeżeli zmienia się prędkość w jakimś czasie, to pojawia się przyspieszenie. I spróbujemy sobie teraz wyznaczyć wzór na wartość tego przyspieszenia, to znaczy jak jakościowo to wygląda i ilościowo, w jaki sposób, jak mamy jakieś ciało, które nam się porusza na przykład po okręgu z daną szybkością, to ile wynosi to przyspieszenie dośrodkowe dla tego ciała. No dobra, wiemy na początek, to wiemy z poprzednich lekcji, że przyspieszenie, ogólnie wartość przyspieszenia, to jest wartość bezwzględna ze zmiany wektora prędkości przez delta t, czyli czas, w którym następuje ta zmiana. I dla przyspieszenia chwilowego, czyli przyspieszenia w danym momencie, to delta t nam dąży do zera, czyli ta chwila jest bardzo mała. Kolejna rzecz, którą sobie możemy zauważyć z rysunku, ja postaram się to jak najdokładniej tutaj narysować, proszę o wybaczenie, jeżeli nie wyszło. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj zauważyć, to fakt, że delta V przez V to jest AB do R. To wynika z trójkątów podobnych. Zwróćmy uwagę na ten kąt alfa, który został wprowadzony tutaj przeze mnie i wprowadziłem go też tutaj. To jest kąt jakby zmiany położenia tego wektora prędkości, w miarę jak ciało się porusza po okręgu. Kąt takiego przesunięcia jakby tego wektora. Zatem możemy zauważyć, że jak to ciało się przemieszcza, to tutaj jest ten kąt przesunięcia, ale też jak przeniesiemy wektor V1 tutaj, tu go zrzutujemy, tak jakbyśmy to robili normalnie przy metodzie równoległoboku, to okazuje się, że ten kąt jest także tutaj. A zatem z trójkątów podobnych możemy zrobić coś takiego, że stosunek delta V, czyli tego boku naprzeciwko kąta alfa, tego boku trójkąta naprzeciwko kąta alfa, długość tego boku do długości V, to jest albo V1, albo V2, tutaj wprowadziłem V po prostu, ponieważ te wektory są równe co do wartości, to jest to samo co długość AB, czyli znowu boku naprzeciwko kąta, do R, czyli do długości promienia, dlatego że ten trójkąt jest równoramienny, do długości promienia. Z tego wzoru jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć, że wartość delta V to jest nic innego jak V razy długość boku AB przez R. I teraz jak wstawimy to sobie do oryginalnego wzoru na przyspieszenie, podstawimy to delta V z tej sytuacji naszego ruchu po okręgu za oryginalne delta V, to otrzymujemy, że A to jest V razy AB, długość odcinka AB, przez długość promienia,
jeszcze przez delta t oczywiście, i delta t dąży do zera. Jak sobie wyjmiemy v przez r, przed tym cały nawias, to dostajemy, że a to jest v przez r razy ab przez delta t, gdzie delta t dąży do zera. I co się okazuje? AB to jest tak naprawdę no, nic innego jak zmiana wektora wodzącego, który doznaje to ciało, czyli to jest jakby jego zmiana wektora wodzącego, przemieszczenie tego ciała, czy wartość przemieszczenia tego ciała podczas tej elementarnej jakby jednostki ruchu, którą sobie rozważamy. A zatem AB przez delta t to jest nic innego jak V tak naprawdę, bo to jest przyrost to jest przemieszczenie ciała, które następuje w danym czasie. A przemieszczenie przez czas to jest nic innego jak prędkość, wartość przemieszczenia przez czas to jest nic innego jak szybkość. A zatem mamy V przez R razy V, czyli V kwadrat przez R. No dobra, ale czy to jest jedyne przyspieszenie, które może występować w ruchu krzywoliniowym? Oczywiście, że nie. To jest przyspieszenie, które występuje zawsze, niezależnie od tego, czy ciało przyspiesza, czy nie. Zawsze się to pojawia przyspieszenie normalne. Natomiast w ogólności, i to przedstawiłem tutaj, przyspieszenie całkowite jest wypadkową przyspieszenia normalnego, czyli tego przyspieszenia, które wynika tak naprawdę z ruchu po okręgu, oraz przyspieszenia stycznego, czyli przyspieszenia, które jest takim najnormalniejszym w świecie przyspieszeniem, które wynika ze zmiany prędkości. A zatem A to jest wektorowo AN plus AS. No i oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, jeżeli chcemy sobie obliczyć wartość A, czyli wartość tego przyspieszenia całkowitego, wypadkowego, to musimy, korzystając z stwierdzenia Pitagorasa, zrobić to w ten sposób, że to jest pierwiastek z A kwadrat N plus A kwadrat S. Dobra, myślę, że to wszystko jest w pełni zrozumiałe. Jeszcze jedną ważną rzecz byśmy zaznaczyli, w jaki sposób jest skierowane AN zawsze. Spróbuj się zastanowić. Słuchaczu, powiedzieliśmy, że to jest przyspieszenie normalne, zatem w jaki sposób będzie skierowane? Otóż ono jest normalne do stycznej tak naprawdę do okręgu. Zatem w każdym punkcie jest skierowane zgodnie z promieniem. Tym promieniem, który w danym momencie nam łączy środek okręgu z punktem, w którym znajduje się w danej chwili poruszające się ciało. Zawsze na tym promieniu leży nam wektor AN. Dobra, mam nadzieję, że to jest w pełni zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, standardowo do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.